No i mamy już drugi dzień świąt. Bardzo późny poranek, nawet ranek. Jestem na Piotrówce. Rozlewisko jest troszkę większe niż zwykle. Troszkę wody się przydało. Obok nas nadają, o teraz, dwie bogatki. Bażant się odezwał. O, bogatka. A tam dalej Cilpcal, Cilpcal, pierwiosnek. Gdzieś tutaj nad nami śpiewają. Śpiewają. Szpaki. Tak nasłuchuję jeszcze, bo przed chwilą się odezwał dzięcioł. Dzięcioł duży, ale tu jest mieszana para, także może być różnie. Poza tym mieszańce są. To jest zupełnie inna historia. Dojdziemy, tu jest ten odcinek nierewitalizowany. Tu są te oznaczone drzewa. Ja ostatnio byłem w urzędzie, ostatnio, z 2 tygodnie temu, w urzędzie miejskiej rozmawiać na temat zagospodarowania Piotrówki. Myślę, że się za bardzo nie rozumiemy. Kwestia, z którą rozmawiała, stwierdziła, że oni się z gniotka daleko trzymają, ale później, jak sobie przypomniałam z konsultacji, to oni myśleli o tym miejscu, gdzie z gniotka już w dużej mierze nie ma, po prostu tam wycięto drzewo. Tam można by pomyśleć o nasadzeniu drzew tlenowych na przykład, tak żeby był szybki przerost i żeby te drzewa weszły szybko w fazę termalną, a obok z tego małego zadrzewienia, gdzie zgniotek jeszcze występuje, było ok. One po prostu się przeniosły. Natomiast tutaj podejrzewam, że akurat to zadrzewienie, o której nam chodzi, i zadrzewienie po tamtej stronie, też z wierzbą, może pokażę. Cilpcal, cilpcal, no i takie rzeczy są. No bo tu ludzie przychodzą, żeby się trochę napić, rozerwać. No ale ja, o ile ciężkie przynoszą, no to później lekkie już nie potrafią. Ziarnopłon bardzo ładnie zakwitł. Patrzę, i bardzo ładnie wyskoczył. To jest wierzbina. Miał być użytek ekologiczny, tam wszystkie drzewa też są poznaczone. No ale tu podobno historykom przesłania widok na zabytkowe nagrodzisko. Można sobie darować, ja już mówiłem o tym, że no, historycy głównie funkcjonują w zaciszu gabinetów. Czasami wychodzą w teren. Nie wiem jak tutaj jest, no chyba że uprawiają jakiś czynny sport. Tutaj oczywiście można by było zrobić przecinkę, bo mamy klony jesionolistne, gatunki inwazyjne, może z pominięciem tamtego, natomiast no, tu może być potencjalnie zgniotek, tutaj najprawdopodobniej jest zgniotek, no i na tych topolach też pewnie. I tak sobie myślę, no już po wyjściu chyba, wydaje mi się, że osoba, z którą rozmawiałem, była oburzona, że oczywiście się trzymają z daleka od tego zgniotka. Ale chyba nie do końca sobie ja uświadomiłem, że oni po prostu nie rozumieją, gdzie był ten zgniotek i gdzie jest zgniotek. Po prostu no brak chyba urzędnikom, przynajmniej u nas, obycia terenowego. Stąd łykają takie projekty, które no właściwie nie uwzględniają tych walorów czy warunków przyrodniczych. To jest bardzo fajne. O, wiewióreczka, patrzcie. Tam jest wiewiórka. Coś wiewióreczka robi. No i dobrze. I wiewiórka sobie pokicała. Miałem robić zdjęcia. Usłyszała mnie. Fajnie. No to jest cały czas korytarz migracyjny. Patrzcie, ile w Mlecznej, a kiedyś Radomca, jest wody. Tam się troszkę napowietrza na tej kaskadzie, która powstała z tych różnych pniaków tutaj i śmieci niestety ciągniących przez nurt rzeki i osadzających się tam na właściwie takim bystrzu, który został sztucznie wykonany. No i tak, jeszcze wracając do tego zgniotka, no obawiam się, że na ołtarzu tutaj miłośników spełnienia marzeń o odsłonięciu
Piotrówki przez miłośników historii. No, złożymy po raz kolejny z gniotka. No, myślę, że po raz kolejny też nie daruję tego. Przynajmniej będziemy próbować tak jak poprzednim razem, tylko to oczywiście nie przyniosło żadnych efektów. Zgłosić tą sprawę. O ile dojdzie do czegoś takiego, mam nadzieję, że będą rozmowy jednak i uda się to przynajmniej wytłumaczyć pewne niejasności, bo nie zakładam złej woli oczywiście większości ludzi. Większości, przypominam, większości, bo miałem do czynienia po prostu zwykłą, ludzką, bezinteresowną albo zawiścią, albo złośliwością. Więc mogę po nazwiskach. No ale po co to wszystko? Żyję już tutaj 30 lat, no i mówię, miałem do czynienia z takimi ludźmi, bardzo to nieprzyjemne. Radzę szerokim łukiem, no, dla swojego zdrowia, dobrego samopoczucia psychicznego, do higieny, zdrowia, też omijać takich ludzi szerokim łukiem. Szkoda, że bardzo często są to ludzie, którym się coś tam udaje osiągnąć. No i chyba dlatego mamy grzywacze. No, osiągają pozycję taką. Może dzięki tym po prostu cechom charakteru osiągają. A nie jest to moja bajka. I wolałbym tego nie robić. Znowu mamy buchtowisko. Widać, że dziki są. Myślę, że są już małe warchlaki. Tak jak 2 lata temu. Stąd ci, którzy przyprowadzają tu psy, proszę uważać, żeby później nie narzekać i nie krzyczeć, że miasto powinno odstrzelić te dziki, bo te dziki stają tutaj w obronie młodych, a niejednokrotnie widziałem puszczone psy, które tutaj siedziały na karku tej parze lisów, która tutaj jest. No i zawzięcie ją ganiały. Nie wiem, czy dogoniły kiedykolwiek tutaj jakiegoś lisa, ale być może jakiś lis zginął w paszczy lisów. A tutaj, o, dziki po prostu ruszyły do akcji oczyszczania tego terenu. Jak widzicie, tutaj jest dużo murszu. Ten sypki, to kiedyś był torf. Jak było wyższa poziom wód gruntowych, to po prostu mieliśmy torf. A tutaj mamy dawne starorzecze Mlecznej. Ślad jest, jak widać, jeszcze w terenie. Koryto jest tam. To jest jeszcze ten kawałek, który tutaj był za czasów prezydenta Grzesznarowskiego regulowany i przekształcany w kanał. No i to, co my w tej chwili robimy, czyli jeden kanał nieczynny tutaj, odpowietrznik kanalizacji miejskiej. No i po raz kolejny tradycyjnie zbliżamy się do miejsca, o której na piśmie już pisałem. Zresztą nie tylko chyba ja, jakieś inne organizacje pisały. No ja, czyli akurat ja się podpisywałem pod wnioskiem klubu. Patrzcie, jak jest odwadniane, a jednocześnie uwalniane przez odsłonięcie złóż torfu. To już po raz, który mówię, 10. Uwalniany jest dwutlenek węgla. Coś się ostatnio chyba tutaj zatkało wreszcie. Po prostu przybyło tej szpeli niesionej, no i powoli zatkała, no ale to woda ma to do siebie, że znajdzie tam mały otwór i oczyści ten teren i woda znowu popłynie do kanalizacji deszczowej miejskiej. Strumyk sobie szumrze. To powinno tutaj pozostać, w tym bagnisku. To bagnisko jest chronicznie przesuszane przez nas. Jednocześnie Radom po drugiej stronie chwali się renaturalizacją, no weźmy ją w cudzysłów, no ale rzeczywiście coś tam, jakieś meandry powstały wewnątrz korytowe, chociaż meandry się tworzą samoistnie, wcześniej pod tym. W każdym razie jakiś tam plus jest tego, natomiast po przeciwnej stronie się chwalimy naszymi metodami do adaptacji do zmian klimatu, a tutaj woda odpływa tak jak odpływała wcześniej. No i tyle. Słyszycie? Cilp, calp, cilp, calp. To pierwiosnek.
pierwiosnek. Zilbzalb, zilbzalb. Czyli zilbzalb, zilbzalb po niemiecku. Liczący pieniądze. Dzisiaj kolejna kapturka, ale kapturka to już była w piątek. Mówię, to nie pierwsza w Polsce, nie pierwsza pewnie i w naszym regionie, nie pierwsza i w Radomiu, tylko pierwsza, którą ja słyszałem. No bo to już pod koniec marca, chociaż taki nalot naprawdę kapturek to jest właśnie ten czas. Czyli to jest, dzisiaj mamy 10-12 kwietnia, to jest nalot, właściwie taki powszechny nalot kapturek, pokrzewek, które przylatują do Polski. Za chwilę się pojawią też piegrze, później cierniówki, jarzębatki, także pokrzewki zaraz będą nad swoimi głosami, bo to jest piękny, melodyjny głos zachwycać. Tu są mała olszynka, tu jak widzicie stare dno koryta, a tu jest to, co zrenaturalizowaliśmy. Tam prosiliśmy, żeby powstała taka ostroga, która by osłaniała tą zatoczkę z boku, dlatego że tutaj woda się kręci w kółko. No nie zostało to zrobione, została na to usunięcia w projekcie. No projektanci z lat 60. czy 70. wiedzą lepiej po prostu i tyle, a ta woda się kręci w kółeczko. To zostanie zaraz zamulona ta zatoczka, może i dobrze, może samoistnie się po prostu to, a tutaj można po prostu zobaczyć, o tam płynie woda, ona zakręca i tak w kółeczko, także będzie tutaj się, gdybym miał dron podwodny, to zobaczył, co tam się dzieje. Generalnie woda jest zazwyczaj tutaj bardzo zasmętniona, po przeciwnej stronie cały czas bogatka, po tej stronie też bogatka, w tej chwili to są najgłośniejsze śpiewaki. Nie mylić z rozami śpiewakami, no to też to są. Gdybyśmy wieczorem tu przyszli, to wtedy będzie wszystko należeć do drozdów. Będą się kosy odzywać, śpiewać. Będzie się rudzik odzywał. Będzie się odzywał śpiewak w końcu sam. Tego jest sporo. Tu jest pryzma, która złagodziła projekt. Żwirowa, ona była ubijana. I to jest jeden z tych fajniejszych elementów całego tego projektu. Niemniej zrobione. Niefajne jest to, że ta osłona zamieniła się w kosz na śmieci. Wszyscy tutaj wywalają te śmieci. Inna sprawa, że... co tu dużo mówić. Nikt nie przewidział w tym projekcie, żeby umieścić kosze na tym pomoście. Jakbyście obejrzeli filmiki sprzed roku, gdzie byłem tutaj na tym terenie i czy tam sprzed 2 lat, bo miałem takie zachowane, chyba je nawet puściłem, nie myśląc nawet o tym, że będę coś miał na YouTubie, tak dla siebie po prostu, no to byście pewnie posłuchali, znaczy możecie posłuchać tych moich wywodów na ten temat, że no fajnie, fajnie, tylko brak jest koszy. To było na wystąpieniach publicznych też zgłaszane, koszy jak do tej pory nie ma. Wychodzi na to, że cały czas najeżdżam na miasto, no ale cóż mogę zrobić, jak jest, no. Tutaj mamy ścieżkę bobrzą, chyba coś nowego, jest świeżego. Wielka prośba do wodociągów, nie zabierajcie tego, bo tu jest masę kory, która jest potrzebna tym bobrom, bo zazwyczaj u nas w Radomiu zazwyczaj był taki, że jak tu coś bobry wycięły, przygotowały sobie do żarcia, to przyjeżdżał zaniepokojeni okoliczni mieszkańcy, mówili o dewastacji tego terenu przez bobry. Przyjeżdżały wodociągi, zabierały to drzewa, no co powodowało spiralę nienawiści i zbrojeń ze strony bobrów, bo musiały kolejne drzewa spuszczać, żeby po prostu zapewnić sobie żarełko. To żarełko ktoś tam wywiózł. To prosta sprawa. Jeśli już coś spuszczą, zostawiamy. No ale zobaczcie, tutaj piękny odsyp się zrobił. Piękne dno. Op. Mamy pierwszą żabę zieloną chyba. Widzieliście ten skok? Fajnie.
Wolałbym, że to była żaba brunatna. Co do których istnienia tutaj na tym terenie mam wątpliwości. Być może są, ale są tak nieliczne, że po prostu ich nie widać. Tutaj taka wspólna chyba bobrzoludzka robota. I jest fajnie. Tu są zabezpieczone przed bobrami siatką. Na razie to wystarcza. Te nasadzenia, nie wiem jak długo to się utrzyma. Bobry się upomną o swoje. Także to trzeba pilnować. A tam gdzie widzicie, to trzcinowisko. To w projekcie, który można by było sobie obejrzeć na stronie tego projektu rozwoju terenów zielonych, mamy tam teren rekreacyjny i to się nie ogranicza tylko do ławeczek wokół zbiornika, ale wchodzi, a przynajmniej na tej planie chciałbym zobaczyć szczegółowe, wchodzi w to bagienko, a tam gdzie jest ta susza, tam za tą tablicą demonstracyjną czy też informacyjną o projekcie, z kolei będziemy odtwarzać łąki kwietnia. To jest pomieszanie z poplątaniem. Tutaj mamy niecki chłonne za tymi drzewami. Te niecki chłonne warto by było przekształcić, bo one zatrzymają. To są takie niecki po prostu. Tam miało być równo. No, na szczęście udało mi się tutaj, ponieważ z wykonawcą współpracowałem, więc udało mi się tutaj z nim dogadać i człowiek, który tam był z Poznania, operatorem spod Poznania, operatorem był to parki, pięknie zrobił te niecki, tak jak mu wyrysowałem, tak żeby było idealnie. A teraz kwestia jest obsadzenia tego, bo to zniknęło oczywiście, ponieważ nie było zasiana trawa na tym terenie, a nawet to było mało. No i to zniknęło pod nawłocią olbrzymią. Co prawda przywieźliśmy tutaj darni trochę, takie przeszczepy darni robiliśmy z Doliny Kosówki, no ale one zniknęły w walce z nawłocią, sobie nie poradziły. Więc trzeba to pilnować, kosić po prostu. No chyba się nagadałem, będę kończył. Trzymajcie się, pora się rozprostować kości i zrobić równie przyjemną rzecz, czyli trochę pofotografować. No i zobaczyć, czy mamy żaby na tym terenie. Więc muszę ruszyć na torfianki, które są trochę dalej tam za nami, za plecami. Wrócę do ścieżki bobrzej, bo bardzo mi się podoba ta droga komunikacyjna, aczkolwiek przekopana przez bobry. Przepraszam, przez dziki. Zdewastowana trochę, także jest trochę wyboi, ale tutaj jest dosyć prosta droga, wobec tego będę szedł tą drogą. No, nie wiem kiedy będziecie to oglądać. Jeśli będziecie oglądać, później po poniedziałku, to jeszcze raz przypominam, że mamy bardzo piękny i słoneczny poniedziałek, drugi dzień świąt wielkanocnych, a no, to przypominają nam kościoły, dzwony kościelne. No a tutaj mamy to miejsce takie dosyć urocze. Te oczka znikną, no ale jak widzicie, tu jest po prostu fajowo, fajny klimat. Kwiecień jest bardzo fajny dla mnie, bo nie ma komarów jeszcze. Nie ma komarów, nie ma chaszczy. Więc to, kto nie lubi chaszczy, to polecam takie spacery kwietniowe. Są najfajniejsze. Jeszcze wiele rzeczy można zobaczyć wśród kwitnących drzew w sadach jabłoniowych. O, bażant. Troszkę przeze mnie zaskoczony, ale uważał, że go nie widzę. Wystartował szybko. Nie wiem, czy go zobaczyliście. No i tutaj mamy kolejne zastoisko. Myślę, że nie wiem dlaczego. Op. Czyli tutaj się ukrył. Jakoś się mną nie przejmuje, jak widzicie. Czyli była wiewiórka, teraz mamy bażanta. No to na razie.